Cześć, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pewnym typowym, nietypowym domofonie Dahua. Jak widać, model czteroabonentowy, choć bez problemu można go przerobić na dwuabonentowy lub jednoabonentowy. Wszystkie potrzebne elementy dostarcza nam producent w zestawie. Jest to model WTO3311Q-WP. Czemu typowy, czemu nietypowy? Za chwilę może opowiem, na razie może o podstawowych funkcjonalnościach tego domofonu. Wiadomo, kamera, podświetlenie podczerwieni w nocy. Przy słabym oświetleniu zewnętrznym domofon włącza nam podświetlenie panelu z nazwami mieszkańców. Telefon komunikuje się z osobami, które z niego dzwonią w języku polskim. Z dodatkowych funkcji ma możliwość sterowania elektrozaczepem furtki. Ma możliwość podłączenia czujnika otwarcia tej furtki. Ma możliwość podłączenia włącznika zewnętrznego otwierania furtki. Czyli po prostu na wewnętrznej stronie naszej bramy możemy zainstalować sobie jakiś przycisk zwierny, dzwonkowy. Po jego naciśnięciu wideo domofon otworzy nam furtkę. Bardzo fajna funkcja. Mamy tutaj jakieś diody informujące o wychodzącym połączeniu, trwającym, odblokowaniu furtki. Cały wideo domofon komunikuje się ze światem przez internet, czyli należy do niego pociągnąć kablem internet. Tym samym kablem przez POE możemy również ten wideodomofon zasilić. Ale nie tylko, czyli wideodomofon posiada również moduł Wi-Fi. Jeśli ktoś nie ma opcji pociągnięcia kabla ku bramie internetowego, a ma możliwość stworzenia tam sieci Wi-Fi, to również ten wideodomofon może tam działać. Może być również zasilany nie po POE, ale jakimś zewnętrznym zasilaczem 12 V. Tak na szybko chyba wszystko o jego funkcjach. Dlaczego nietypowy? Nietypowy dlatego, że może pracować bez wewnętrznych domowych monitorów. Czyli nie potrzebujemy dodatkowo kupować żadnych wewnętrznych monitorów. Nie potrzebujemy ich instalować, nie potrzebujemy do nich ciągnąć internetu. Domofon może dzwonić tylko na urządzenia mobilne. Każdy z tych przycisków możemy przyporządkować do innego urządzenia mobilnego, do telefonu, ewentualnie do tabletu. Możemy go przyporządkować nawet do jakiegoś laptopa, komputera stacjonarnego. Też jest to taka opcja. Moim zdaniem sporo wygodniejsze, siedzimy sobie na kanapie, ktoś dzwoni do domofonu, nie trzeba wstawać, biegnąć do przedpokoju, po prostu podnosimy telefon, odbieramy połączenie. Oczywiście to urządzenie może współpracować z tymi panelami domowymi, jeśli ktoś ma taką ochotę, to oczywiście może je zainstalować. Będzie to pięknie wszystko działało. Mało tego, można zrobić tak, że ten domofon będzie dzwonił i na urządzenie domowe wiszące gdzieś tam na ścianie, i na komórkę. To też nie jest problem. Jednak ja dość długo szukałem urządzenia, które będzie dzwonić tylko na urządzenia mobilne. Nie potrzeba mi tych monitorów w domu na ścianie. Czegoś takiego właśnie potrzebowałem. Coś takiego kupiłem, coś takiego uruchomiłem. Działa to. Żeby szybko pokazać, zadzwonię na telefon. Proszę czekać. Jak słyszymy, wideodomofon ładnie nam zakomunikował po polsku, że dzwoni. Mamy tutaj powiadomienie na ekranie. Muszę odblokować telefon, bo to nie jest mój aparat. Widzimy tutaj ładnie podgląd z domofonu. Wideodomofonu możemy odebrać albo odrzucić połączenie. Połączenie nieodebrane. Ja je odrzuciłem, żeby uniknąć sprzężenia mikrofonów, głośników.
Po odebraniu tego połączenia oczywiście możemy przeprowadzić rozmowę z osobą, która gdzieś tam stoi przy furtce, odblokować, otworzyć jej tą furtkę. Standardowa funkcja w każdym domofonie czy wideodomofonie. Tutaj na kartce wpisujemy, do kogo dzwonimy, wybieramy sobie który przycisk i dzwonimy na jego telefon, ewentualnie inne urządzenie mobilne. Jak możemy na ten telefon zadzwonić i jak to skonfigurować, pokażę za chwilę. Na urządzeniu mobilnym trzeba zainstalować aplikację DMSS, czy to w sklepie App Store, czy w sklepie Play. Działa to i na Androidach, działa to i na iPhone, na iOS-ach, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Co trzeba zrobić, żeby to działało? Bo trzeba coś zrobić, gdyż Dahua doszła do wniosku, że lepiej sprzedawać takie wideodomofony i urządzenia, monitory domowe. I w najnowszym oprogramowaniu wgranym w tym urządzeniu, które to będzie oprogramowanie najprawdopodobniej wgrane albo się samo zaktualizuje po pierwszym uruchomieniu, nie działa to do końca tak, jak chciałem, żeby działało. To znaczy, można dzwonić na telefony komórkowe, z tym, że u mnie działało to tak, że po wybieraniu przycisku numer 1 dzwonił pierwszy telefon, po wybraniu przycisku 2 dzwonił i pierwszy, i drugi. Przy trzecim dzwonił pierwszy i trzeci, czwartego chyba już nie sprawdzałem, teraz nie pamiętam, ale pewnie działałoby to tak samo. Nie chciałem, żeby to było w ten sposób, chciałem, żeby jeden przycisk dzwonił na jeden telefon. Żeby tak to skonfigurować, należało wgrać starszą wersję firmware'u do tego modułu bramowego, która jest dostępnie, ogólnie dostępna na internecie, także można ją sobie bez problemu ściągnąć. Tak jak mówiłem, w aplikacji DMSS za chwilę ustawienia pokażę albo wrzucę w innym filmie, a w tym filmie pokażę, jak ustawić urządzenie bramowe. Co potrzebujemy? Potrzebujemy ściągnąć narzędzie Config Tool z Dahua. Po jego zainstalowaniu, udzieleniu tam wszystkich potrzebnych zgód, zobaczymy tutaj nasze urządzenie. Znaleziono jedno, oczywiście jeśli będzie podłączone do tej samej sieci, w której mamy otwartą przeglądarkę, otwarty podłączony komputer nasz. Przegląd z przeglądarki to za chwilę. Pierwsze, co trzeba zrobić, odznaczyć nasze urządzenie i kliknąć Initialize. To moje jest już zainicjalizowane, ale zawsze nowe po podłączeniu trzeba zainicjalizować. Przeklikać tam całą procedurę, zainicjalizować je. Po zainicjalizowaniu co robimy? Wgrywamy nowy soft. Odznaczamy, do którego urządzenia chcemy to zrobić. Podajemy ścieżkę do naszego pliku z wersją oprogramowania. Ta, która działa u mnie znakomicie, to jest ta 4.5.1.0 i tak dalej. I klikamy wyślij do urządzenia. Jeśli pojawi nam się tutaj komunikat o niewłaściwym haśle lub nazwie użytkownika, należy kliknąć w ten przycisk, wpisać odpowiednie IP naszego urządzenia i wpisać, jeśli nic nie zmienialiśmy, wpisać domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło. Jeśli nic nie zmienialiśmy, to tutaj się żaden komunikat nie pojawi, że jest nieprawidłowe. Jeśli wcześniej grzebaliśmy w web serwisie, co za chwilę będziemy pokazywać, zmienialiśmy hasło do urządzenia, to tu trzeba wpisać to prawidłowe hasło. Po wpisaniu tego właściwych danych klikamy jeszcze raz. Ta wersja softu wgrywa się bez problemu, trwa to, już nie pamiętam, około minutki chyba. Dostajemy komunikat o prawidłowym wgraniu. Po wgraniu tego nowego softu przechodzimy do zakładki System Settings. Szukamy ustawień fabrycznych, przywrócenia do ustawień fabrycznych. Tutaj mamy Factory Default. Trzeba kliknąć przywrócić do ustawień fabrycznych. Po przywróceniu do ustawień fabrycznych znowu inicjalizujemy nasze urządzenie na nowo. Odznaczamy, inicjalizujemy je jeszcze raz. I to by było w sumie na tyle w narzędziu Config Tool. Możemy je zamknąć. Otwieramy przeglądarkę. Wpisujemy nasz
adres IP naszego urządzenia. Wpisujemy nazwę użytkownika, jeszcze jej nie zmieniłem na potrzeb tych filmu, tego filmu. Hasło już mam zmienione. Klikamy zaloguj. Mamy ekran główny naszego urządzenia. Co trzeba zrobić, żeby to działało, tak jak mówiłem, żeby wideodomofon dzwonił nam na same komórki, żeby nie dzwonił na urządzenia wiszące gdzieś tam na ścianie, których fizycznie nie mamy, więc chcemy, żeby dzwonił na same komórki. Nie jest tego dużo. Dziennik konfiguracja sieci, nic nie trzeba zmieniać. Wszystko się powinno wczytać ładnie, powinno wszystko działać, jeśli połączyliśmy się z naszym urządzeniem przez przeglądarkę. Wszystko powinno być ok. Co klikamy? Klikamy konfiguracja numeru pokoju. Klikamy na zarządzanie VTH, czyli urządzeniami domowymi. Tutaj nam się przy świeżo uruchomionym module wyświetli cała lista wgranych wstępnie już tam numerów urządzeń, monitorów domowych. Klikamy wyczyść. Zostaje nam pusty ekran. I należy dodać użytkowników. Jeśli mamy czterech abonentów, musimy dodać czterech użytkowników. Imię, nazwisko, pseudonim możemy sobie pominąć. Bardzo ważne jest numer pomieszczenia. Mamy cztery pomieszczenia, wirtualne pomieszczenia, ale chcemy, żeby nam dzwoniło na cztery różne telefony. Czyli musimy mieć cztery różne pomieszczenia. Ja już mam cztery wpisane, więc zrobię przykład, zrobię piąte. Typ rejestracji, tutaj nic nie zmieniamy. Zapisz. Pojawiło nam się piąte pomieszczenie. W ten sam sposób możemy dodać kolejne. Żeby było nam łatwiej, możemy zapisać, że na przykład to szóste to będzie telefon należący do Gosi. Numer pomieszczenia 6, zapisz i to jest wszystko. W ten sam sposób miałem dodane moje 4 pomieszczenia, 2 teraz dodaliśmy. Mogę je usunąć, bo nie są nam do niczego potrzebne. Co trzeba dalej zrobić? Do tych samych pomieszczeń klikamy zarządzanie personelem i do tych samych pomieszczeń musimy dodać użytkowników. Klikamy dodaj, numer personelu, kolejny, czyli mam 4, numer personelu jest wymagany, wpisuję 5. Numer pomieszczenia, czyli wpisujemy numer, pod które pomieszczenie ma być przypisany nasz użytkownik, już fizyczny, istniejący, czyli czyjaś żona, czyjaś córka, czyjaś babcia. Jeśli ma być przypisany do pomieszczenia numer 5, to wpisujemy pomieszczenie numer 5. Nazwa użytkownika nie jest konieczna, ale tutaj klikamy dalej. Dodaj użytkownika i tutaj już koniecznie musimy wpisać. Konto, czyli wpisujemy najlepiej sobie właśnie imię tego użytkownika. Tak będzie najłatwiej. I wpisujemy hasło. Jest to bardzo ważne, żeby te hasła sobie gdzieś i te imiona, te konta zapisać na osobnej karteczce, bo je będziemy później potrzebować do aplikacji mobilnej. Powiedzmy hasło 1, 2, 3, 4. Słabe, bo słabe. 1, 2, 3, 4. Tylko dla... O nie, trzeba 8 znaków, czyli 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. No to jeszcze A na końcu, skoro muszą być dwa rodzaje znaków. Ok, teraz mamy dobrze. Czyli jeszcze raz, przy dodawaniu użytkownika, numer personelu kolejny, jeśli to jest nasz pierwszy użytkownik, który dodajemy, to jeden. Numer pomieszczenia kolejny, jeśli jest to pierwszy użytkownik, dajemy jeden, wiadomo.
Tutaj pozwolenia na odblokowanie pierwszego, drugiego zamka i bardzo ważne. Klikamy tutaj dodaj użytkownika, odznaczam ptaszek, wpisujemy w konto imię naszego użytkownika, wpisujemy hasło, potwierdzamy je. Ważne, żeby te hasło sobie zapamiętać lub gdzieś zapisać. Dajemy zapisz. Mamy kolejnego użytkownika. Dlaczego nie wpisała się Zosia? Aha, już wiem, dlaczego nie wpisała się Gosia, bo w nazwie użytkownika tego nie wpisaliśmy. Będzie łatwiej, jeśli będzie nam to widoczne. Ta Gosia jest bardziej, to imię jest bardziej ważne na koncie niż tutaj, ale żeby było to czytelne, o, teraz widzimy. Dodaliśmy piątego użytkownika Gosię. Tak? Wrócimy może jeszcze raz do tych zarządzania VTH, czyli panelami domowymi. Dodamy sobie tego piąty panel domowy, czyli tak jakby piąte pomieszczenie. Numer pomieszczenia 5. Hasło może zostać. Numer pomieszczenia, aha, nie działa mi namlok. Mamy piąte pomieszczenie. Mamy cztery pomieszczenia i piąte teraz dodane. Personel mamy 5. Cztery moje wcześniejsze i teraz piąte dodane. Bardzo ważne. Numer pomieszczenia 1, 2, 3, 4, 5 i zarządzanie personelem. Mamy 5 osób i każdy ma przypisany numer pomieszczenia. Różny. Tomek, Asia, babcia, Franek, Gosia. Co robimy jeszcze? Tylko jedną rzecz. Wchodzimy do ustawień lokalnych, przewijamy na sam dół i tu teraz do konkretnych przycisków możemy przypisać numer pomieszczenia, a do numeru pomieszczenia mamy przypisanego użytkownika, do którego będziemy dzwonić. Dodaliśmy piątego użytkownika, czyli na przykład z drugiego przycisku możemy zadzwonić do piątego użytkownika. Z pierwszego dzwonimy do pierwszego, z drugiego do piątego, z trzeciego do trzeciego i z czwartego dzwonimy do czwartego użytkownika. I jeszcze raz pokrótce. Mamy 5 pomieszczeń. Żeby nie mieszać, kasujemy piątego, zarządzanie personelem. Kasujemy. Nie kasujemy. Dobra, nieważne już teraz. Mamy cztery pomieszczenia, cztery przyciski. Mamy 5 osób i do tych czterech pomieszczeń możemy przypisać 4 osoby. Którą osobę do którego przycisku? Ustawienia lokalne. Na dole. Do pierwszego przycisku pierwsza osoba, do drugiego druga, do trzeciego trzecia, do czwartego właściwie przypisujemy tutaj pomieszczenia, a do pomieszczeń mamy przypisane osoby. Proste, proste. Co teraz należy zrobić dalej? Należy zainstalować na telefonach aplikację DMSS. W aplikacji DMSS należy dodać urządzenie. Tylko nie dodajemy je wpisując numer seryjny, tylko należy kliknąć przy dodawaniu urządzenia w, może to pokażę na telefonie, odblokujemy ją sobie, klikamy aplikację DMSS, urządzenie, dodaj urządzenie. Tutaj mamy otwartą aplikację DMSS, u góry jest przycisk dodaj urządzenie i klikamy na NS skanuj.
otworzy nam się skaner kodów QR. Należy wejść w zarządzanie personelem, konfiguracja numeru pokoju, zarządzanie personelem. I do każdego z użytkowników mamy przypisany kod QR. I na tym telefonie, który jest od danego użytkownika, tym skanerem kodu QR należy zeskanować kod QR przypisany właśnie do danego użytkownika. Do pierwszego użytkownika pierwszy kod QR, do drugiego użytkownika drugi kod QR, trzeci i tak po kolei. Jest to bardzo ważne, żeby każdym telefonem zeskanować konkretny przypisany do niego kod QR. I to jest właściwie cała instalacja i konfiguracja tego wideodomofonu. Należy go zainicjalizować, wgrać odpowiednią wersję oprogramowania, przywrócić do ustawień fabrycznych, zainicjalizować jeszcze raz przez przeglądarkę. Po wpisaniu numeru IP naszego urządzenia wchodzimy w Web Service 2.0. Ustawiamy właściwie tylko dwie rzeczy: konfiguracja numeru pokoju, zarządzanie pomieszczeniami, potrzebujemy 4 pomieszczenia, zarządzanie personelem, potrzebujemy wpisać osoby, na których telefony będziemy dzwonić. Ważne, żeby te osoby przypisać do właściwych pomieszczeń. Pierwsza osoba, pierwsze pomieszczenie, druga, druga, trzecia, trzecia, czwarta, czwarta. Następnie w ustawieniach lokalnych do konkretnego przycisku przypisujemy konkretne pomieszczenie, do którego przypisaliśmy wcześniej użytkownika. Po zainstalowaniu na telefonie aplikacji DMSS dodajemy tam urządzenie przez metodą skanuj kod QR. Wchodzimy do konfiguracji personelu. Klikamy na właściwy kod QR przypisany do właściwego telefonu i skanujemy odpowiedni kod QR. Po zeskanowaniu tego kodu QR nasza aplikacja zapyta nas o nazwę użytkownika i hasło do tego urządzenia, którego kod zeskanowaliśmy przed chwilą. Tam wpisujemy te dane, które podaliśmy przy tworzeniu użytkownika, czyli nazwę, którą wpisaliśmy przy okienku konto, wpisywaliśmy Gosia, i hasło, które wpisywaliśmy tutaj przy dodaniu tego użytkownika. Te dane wpisujemy do aplikacji DMSS po zeskanowaniu kodu QR właściwego dla konkretnego użytkownika. Po wykonaniu tych czynności nasz telefon bez problemu połączy się z urządzeniem i będzie można na niego bez problemu zadzwonić. Co jest ważne, nie należy po zainstalowaniu aplikacji DMSS w telefonie, aplikacja będzie nas prosić o to, żebyśmy założyli konto i się na niego zarejestrowali później. Nie robimy tego. Jeśli na tych aplikacjach, na tych różnych telefonach bylibyśmy zalogowani na swoje konta, również nie działało to tak, jak powinno. Wymagało to gdzieś tam udostępniania urządzenia z pierwszego użytkownika na drugie, pierdy merdy. Nie robimy tego, nie logujemy się. Aplikacja DMSS może działać na niezalogowanym użytkowniku. Ważne, na wszystkich czterech, w moim przypadku czterech, telefonach nie logujemy się w aplikacji DMSS. Działamy na niezalogowanej na użytkownika aplikacji DMSS. Wtedy będzie działać wszystko ok. Jeśli mamy założone konto w aplikacji DMSS, to żeby to działało odpowiednio, dodajemy użytkownika domofon, będąc w tej aplikacji wylogowanym. Bo później będzie się nam to znowu mieszać. Jeśli jeden telefon będzie na przykład zalogowany w aplikacji DMSS, a pozostałe nie będą, będzie się to mieszać. Nie będzie można dodać, nie będzie można odpowiednio zadzwonić. Wszystkie
konta muszą być wylogowane. Podobno da się to zrobić jeszcze inaczej, przez aplikację DMSS VDP. Nie próbowałem, nie robiłem. Podobno również wtedy to działa na tej najnowszej wersji oprogramowania. Nie próbowałem, nie robiłem. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, zachęcam do spróbowania. Być może to wtedy będzie działać. Podobno w tamtej aplikacji DMSS VDP dodajemy głównego użytkownika i główny użytkownik udziela zgody na dostęp do poszczególnych pokojów innym użytkownikom z innych telefonów. Nie wiem, nie próbowałem. Ja przedstawiłem moją wersję. Wydaje mi się, że jest to w miarę proste. Może się troszkę rozgadałem, może za dużo, ale jest to bardzo łatwa rzecz do skonfigurowania. Wymagało to na początku trochę wiedzy, poszukania, podowiadywania się u pewnych osób, za co bardzo dziękuję za tą wiedzę. Udało mi się to uruchomić, działa tak jak powinno. Plan jest taki, żeby to jeszcze dzisiaj zainstalować i będzie sobie pięknie działać. W razie pytań proszę pisać w komentarzach, postaram się pomóc. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jak za te pieniądze, bardzo dobra opcja wideodomofonu bez konieczności kupowania zewnętrznych monitorów, zewnętrznych w sensie wiszących gdzieś tam na ścianie w pokoju czy w przedpokoju. Dzwonimy prosto na nasze komórki, szybko, łatwo, wygodnie. Co jeszcze może o tej aplikacji webowej do obsługi? Wiadomo, jest jakiś tam dziennik zdarzeń, konfiguracja sieci, wiadomo, tam specjalnie nie klikaliśmy w ustawieniach lokalnych, ustawienia podstawowe. Ten wideodomofon ma możliwość zainstalowania karty SD. I jeszcze tego nie testowałem, w jaki sposób to tam gdzieś działa. Ustawienia audio-wideo. Mamy tutaj podgląd. Jak mówiłem, kamera jest 2-megapikselowa, ale strumień w rozdzielczości tylko 720p. Przepraszam. Kontrola dostępu. Blokada lokalna, czyli ustawiamy sobie właśnie to nasze elektrozaczepy, na jak długo mają się załączać, po jakim czasie znowu, no wszystkie takie podstawowe ustawienia, jakieś następne RS485, ustawienia systemu, standardowe zarządzanie bezpieczeństwem, aktualizacja, ale takie rzeczy raczej robimy tam przez tą wcześniejszą aplikację. No, fajna sprawa, wszystko co trzeba działa. Miejmy nadzieję, że będzie służył. I nie będzie się psuł. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.